Absolutnie nie. I o tym również mówiłem tutaj. I gdzieś dotarło do mnie, będąc na panelu, w czasie tej rozmowy, że nie zauważyliśmy, może w Polsce nie było aż tak dużego problemu z tym, ale znikł nam model wypożyczalni filmów. Znikł nam, prawda? Kiedyś było trzeba fizycznie wyjść z domu, pojechać, zaparkować samochód, wypożyczyć sobie najpierw jakąś kasetę, ewentualnie później na dysku, tak? I teraz tego nie ma, a to jest niczym więcej w tej chwili Netflix czy inne VOD tak zwane, prawda, jak wypożyczanie filmów. Czyli ta wypożyczalnia filmów, która kiedyś była fizycznie, do której trzeba się było udać, ona jest w tej chwili przeniesiona do internetu. I wtedy telewizja funkcjonowała i teraz telewizja funkcjonuje. Dlatego, że telewizja, nie musi pani czego wybierać. Ja za panią wybieram. Nasi ludzie za panią wybierają. Ja mam 100 osób, które wybierają, siedzą, oglądają cały dzień, prawda, po 12 godzin dziennie, co jest dobre, co nie jest dobre, co pasuje do tego, co pasuje do pogody, co pasuje do tego, jak dziecko pani ze szkoły przyjdzie, co pasuje nawet... Wydaje mi się, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, ile pracy my wkładamy w to, żeby dopasować tą ofertę do odbiorcy, żeby do jego oczekiwań to dopasować i oczywiście na bieżąco to korygujemy, nawet z dnia na dzień czasami, prawda, że widzimy, że aha, to nie jest może ta godzina, a może coś się stało tutaj nie bardzo, a może jakieś treści, które, nie wiem, ma pani dzieci, na przykład siedzi pani z dziećmi, nie chce pani się wstydzić, prawda, czystościowo, oglądając razem telewizję. Jeden serial może zawierać pewne treści, bardzo takie gdzieś tam niuanse delikatne, ale już ludzie się źle czują, na przykład w niedzielę jedząc obiad. To są naprawdę dużo pracy idzie w to i duże umiejętności i dużo doświadczenia, żeby wybrać to właściwie. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wypożyczył film i oglądał, nie wiem, z dzieckiem, z rodziną, prawda, i wszystko wiedział, co w tym filmie będzie, czy te. My wiemy, prawda, z góry, dlatego gwarantujemy pewne bezpieczeństwo, gwarantujemy pewną relację z widzem i jest to przewidywalne.